Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Na pewno nie pomagam podczas zaliczeń w czasie rzeczywistym. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami do tych zadań. Gdy tylko będę miała taką możliwość, na pewno do Was odpiszę. Kwestia cierpliwie poczekać na moją odpowiedź. Staram się mailować na pewno na bieżąco, ale w miarę możliwości. A chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak uzyskać rozwiązanie zadania z przedmiotu ekonomia matematyczna z zakresu powiedzmy funkcji użyteczności i jej właściwości, tak to bym powiedziała, a dokładniej, czy zachodzi pierwsze prawo Gossena. Chodzi o to, że mamy jakiegoś konsumenta, osobę, w teorii po prostu jakąś osobę, która zajmuje się konsumpcją, której celem jest konsumpcja jak najwyższej ilości każdego z dóbr x1 i x2. Ona posiada jakiś swój dochód m, no i liczy się z tym, że każde dobro ma swoją cenę. Jej funkcja użyteczności tej osoby ma zapis następujący. Nie jest to forma liniowa, mamy formę nieliniową. Po pierwsze, zobaczcie tutaj symbol addytywną, ale jest nieliniowa, bo mamy elementy potęg. Dlatego nie jest to funkcja liniowa. Jeżeli wiemy, że ceny dobra obu dóbr są większe od zera, czyli to ceny ileś tam wynoszą, nie wiemy ile. To jest właśnie cała rzecz w ekonomii matematycznej, że nie zawsze znamy konkretne liczby. To w tym momencie na polecenie, które mówi sprawdź, czy ta funkcja użyteczności spełnia pierwsze prawo Gossena względem obu dóbr oraz podaj interpretację ekonomiczną, to w takim poleceniu po pierwsze musicie wiedzieć, co oznacza pierwsze prawo Gossena. Po drugie musicie zwrócić uwagę, że mamy obliczyć, sprawdzić to prawo dla obu dóbr, nie tylko dla wskazanego jednego x1 czy x2. I podać interpretację ekonomiczną. No i interpretacją ekonomiczną rozumiemy interpretację taką standardowo, co jeśli się, czy ta funkcja użyteczności względem x1 spełnia to prawo, czy też nie, czy wraz ze wzrostem konsumpcji tego dobra użyteczność rośnie i maleje. No właśnie, przejdźmy do właściwego prawa Gossena. Ono mówi o tym generalnie, że wraz ze wzrostem konsumpcji danego dobra na pewno cała konsumpcja całkowita, użyteczność z konsumpcji, czyli to zadowolenie, jakie osiągam w związku z konsumpcją dóbr, rośnie, czyli generalnie użyteczność krańcowa rośnie, ale jej wartości są coraz to mniejsze. Dla kolejnych jednostek, które konsumujemy, są coraz mniejsze. Bo musimy na pewno rozróżnić, co to jest użyteczność całkowita, a krańcowa. I użyteczność całkowita to jest, ile faktycznie ja czuję zadowolenia z konsumpcji określonej ilości, a użyteczność krańcowa, o ile wzrośnie ta całkowita, gdy ja zwiększę swoją konsumpcję o dodatkową jednostkę z określonego poziomu, czyli jeżeli coś takiego. A więc w pierwszym prawie Gossena chodzi o to, że ta dodatkowa użyteczność, ten wzrost użyteczności ma występować, tak, ale kolejne użyteczności są coraz to mniejsze. Dlatego cokolwiek, co maleje, to rośnie, może rosnąć, ale o coraz mniejsze wartości. O to chodzi. I prawo to jest znane jako prawo malejącej użyteczności krańcowej. Ona jest dodatnia, czyli jest jakiś tam przyrost użyteczności całkowitej, ale wartości tych przyrostów są coraz to mniejsze. I często w ekonomii matematycznej bazujemy na pochodnych, bo one mają właśnie takie ekonomiczne zastosowanie, że pozwalają określić, czy funkcja rośnie, czy maleje. I pierwsza pochodna, właśnie, sprawdźmy tak, matematycznie w tym pierwszym prawie Gossena, czyli malejącej krańcowej użyteczności, chodzi o sprawdzenie, czy funkcja marginalna użyteczność jest malejąca. No chodzi o to, że tak, użyteczność całkowita ma zapis, jak widzicie, że użyteczność od tych dwóch dóbr ma taki zapis niezmieniony, a marginalna użyteczność jest rozumiana jako pochodna. Jeżeli mamy do czynienia z marginalną użytecznością x1,
to oznacza faktycznie, że liczymy pochodną funkcji użyteczności całkowitej względem x1, a więc jeżeli mam policzyć użyteczność funkcji, która ma dwie zmienne i mamy policzyć użyteczność względem jednej z tych zmiennych, czyli na przykład x1, jest to matematycznie pochodna cząstkowa funkcji o więcej niż jednej zmiennej i oznacza to wtedy, że ta druga zmienna, która nie jest x1, przyjmuje wartości stałe przy liczeniu pochodnej. A więc jest to pochodna na pewno sumy, gdzie liczymy pochodną z tego elementu, jako ze zwykłego x-a, plus pochodna z drugiego elementu, który dla mnie jest elementem stałym. Bo 2x2 do potęgi 1 drugiej, przy założeniu, że x1 jest jakąś zmienną, a x2 jest na przykład stały, załóżmy sobie, że 5, to mam policzyć pochodną z 2 razy 5 do 1 drugiej. Generalnie to jest jakiś element stały i pochodna z tego stałego elementu jest 0. Dlatego wynik tutaj zapisałam jako tylko ten x1, bo drugi jest zerowy. A więc na pewno, jeżeli przyjmuję, że zarówno x1, jak i x2 są to wartości jakieś nieujemne, czyli dodatnie lub równe 0, to wynik takiej marginalnej użyteczności jest dodatni. Czyli cokolwiek bym nie podstawiała za x1, wynik otrzymam dodatni. Teraz, licząc analogicznie o marginalną użyteczność, czyli krańcową użyteczność względem x2, liczę jako pochodną z funkcji użyteczności całkowitej względem x2, to przyjmuję, że x1 jest teraz na elementem stałym, na przykład znowu wynosi 6, co bym to nie powiedziała, więc 6 do 1 drugiej plus x2 razy x2 do 1 drugiej, z tego pochodna. I to patrzę na to, że to jest pochodna sumy, więc oddzielnie jest to pochodna z pierwszego elementu plus pochodna z drugiego elementu. Pochodna z pierwszego elementu to jest z elementu stałego, więc będzie to faktycznie 0, bo takie przyjmujemy założenie przy pochodnych funkcji cząstkowych, a jeżeli pochodna była względem x2, to pochodna z drugiego elementu, to zobaczcie, jedna druga, która była w potędze, znoszę ją tu i mam 2 razy 1 druga x2 do potęgi o 1 mniej, czyli do minus 1 drugiej. I teraz, jeżeli wiem, że x2 jest liczbą nieujemną, czyli większą lub dokładnie równą 0, to dla każdej wartości x2 wynik jest równy 0. Czy przepraszam, wynik, przepraszam, jest większy od 0, pomyłka. I teraz, spełniony jest po pierwszy element prawa Gossena. Po pierwsze jest powiedziane, że marginalna użyteczność, ona generalnie dla każdych dóbr powinna być jak najrosnąca. Czy powinna, źle powiedziałam, ma być dodatnia. Ileś tam ma wynosić powyżej zera. Ja to wykazałam, że dla każdego x1 marginalna użyteczność będzie zawsze przyjmowała 0 względem zarówno x1, jak i x2. Ale ma ona być malejąca. I po pierwsze, albo to policzycie na podstawie drugiej pochodnej z funkcji użyteczności, albo policzycie jako pierwszą pochodną z marginalnej użyteczności. Dlaczego? Bo druga pochodna z użyteczności to inaczej pochodna z funkcji użyteczności krańcowej marginalnej. Pochodna z pochodnej, krótko mówiąc, to jest pochodna z drugiego rzędu, drugiego stopnia. Jeżeli Wam wyjdzie, że marginalna użyteczność zarówno z x1, jak i z x2 będzie ujemna, oznacza, że ta funkcja marginalnej użyteczności jest malejąca. Bo tak zawsze liczymy, sprawdzamy, czy funkcja jest malejąca, liczymy z niej pochodną i czy ona jest ujemna dla każdego kolejnego x-a. Bo mamy, zobaczcie, pierwsze prawo Gossena mówi o tym, że ta nie użyteczność całkowita jest malejąca, a użyteczność marginalna jest malejąca. Policzyliśmy jej wartości i żeby sprawdzić, czy ona jest malejąca, pierwszy sposób prosty jest wyznaczyć wykres i sprawdzić, że przyjmuje dla kolejnych x-ów wartości tych funkcji obu są coraz to niższe, albo z tych funkcji użyteczności marginalnych policzyć pochodną. Jeżeli dla obu pochodnych, które wynoszą tyle, pochodne z tych pochodnych dadzą mi wyniki ujemne, oznacza to, że ta funkcja marginalnej użyteczności zarówno względem x1, jak i x2 są malejące. Krótko mówiąc, musicie sobie w tym momencie powtórzyć zawsze przy liczeniu ekonomii matematycznej pochodne pierwszego rzędu, jakie mają interpretacje pochodnych drugiego rzędu.
bo zawsze one nam coś będą dawały. Ja może taki film ostatecznie też nagram, żeby wszystko przypomnieć sobie, jak wygląda teoria z tego tematu. Więc w przypadku pierwszego prawa Gaussa marginalna użyteczność ma być malejąca. Czyli albo rysujecie wykresy marginalnej użyteczności i sprawdzacie, czy funkcja jest coraz niższe wartości przyjmuje, albo liczycie pochodną z marginalnej użyteczności i sprawdzacie, czy wartości dla każdego x1, x2 są na pewno zawsze ujemne, bo to sprawdzamy w tym momencie tą malejącą własność funkcji. Ja na tym kończę omawianie tego zadania. Gdybyście potrzebowali się ze mną skontaktować w sprawie zadań, mailujcie od razu na zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu pliki do zadań. Odpiszę, gdy tylko będę miała taką możliwość. Starajcie się rozwiązywać jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało rozwiązanie. Jeżeli macie potrzebę, to komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, lajkujcie, jeśli lubicie moje filmy, udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej tej wiedzy udostępnionej przeze mnie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszej nauce.